Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na finisarzu wystawy pani Julii Medeńskiej zatytułowanej Maskarada. Część z Państwa była na otwarciu tej wystawy, więc już miała okazję tą wystawę poznać. Znacie również panią Medeńską. Dzisiaj zakończenie tej wystawy będzie miało troszeczkę inny wymiar, bo wzbogacimy go o nowy element. Oprócz tego, co będziecie mogli zobaczyć, będziecie również mogli usłyszeć interpretację tych obrazów, muzyczną interpretację, którą zrobi pani Alina Kubik. Brawa! Jeżeli Państwo śledzicie to, co się dzieje w mediach społecznościowych, to wiecie, że wystawa wzbudzała i wzbudza emocje. Ale to bardzo dobrze. Bo sztuka ma wzbudzać emocje. Sztuka, jeżeli ma coś do przekazania, to musi trafiać do ludzi w sposób niekonwencjonalny. I bardzo się cieszę, że to się pani udało i mam nadzieję, że jeszcze nie raz pani będzie mnie tam pobudzać do intelektualnej dyskusji. Więc to dzisiaj jeszcze też będzie naszym udziałem. Ja sobie, bo nie wszyscy z Państwa byliście na otwarciu wystawy, więc pozwolę sobie jeszcze panie przedstawić. Powinienem to w zasadzie na początku zrobić, ale lepiej późno niż wcale. Więc zaczynamy od pani Julii. Pani Julia Medyńska, urodzona w 1981 roku w Gdańsku, malarka, ilustratorka i aktorka. W 1985 roku wraz z rodziną, jako mała dziewczynka, uciekła do Berlina Zachodniego. Dzięki różnym artystycznym aktywnościom ujście emocji znajdowała najczęściej w sztuce. Po ukończeniu szkoły średniej wyjechała do Nowego Jorku, aby studiować aktorstwo. Występowała m.in. na Broadwayu. Wkrótce potem ruch, pozy i gesty właśnie z teatru wprowadziła w kadry swoich przedstawień malarskich. W 2009 roku podjęła studia sztuk wizualnych w Columbia University, zdobywając tytuł magistra. Od tamtej pory wzięła udział w wielu wystawach zbiorowych, za swoje obrazy otrzymała kilka nagród i wyróżnień. Została stypendystką Fundacji Elizabeth Greenfields. Obecnie przygotowuje się do swojej pierwszej indywidualnej wystawy w Londynie, School Gallery, lipiec 2021, czyli za moment w zasadzie ta wystawa pojedzie już dalej. Wczoraj wyjechała, już się otworzy, tak. I pani Alina Kubik, międzyrzeczanka, kompozytorka, dyrygentka i skrzypaczka. W 2009 roku kończyła studia w Akademii Muzycznej imienia Paderewskiego w Poznaniu w klasie kompozycji profesor Strokońskiej na Wratiu. W 2012 roku ukończyła tę samą uczelnię w specjalności dyrygentura symfoniczna w klasie profesora Sompolińskiego. Jest laureatką nagród i wyróżnień w konkursach kompozytorskich i artystycznych. Tytuł doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej kompozycja i teoria muzyki obroniła w 2017 roku w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Jest autorką utworów wokalnych oraz instrumentalnych, muzyki teatralnej i filmowej oraz prac na temat polskiej muzyki współczesnej. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Paderewskiego w Poznaniu. Tyle na temat pań oficjalnie. Nieoficjalnie, jak sądzę, będziecie Państwo mogli sami wypytać nasze panie o inne, być może Was interesujące sprawy. W każdym razie panie zadeklarowały, że są do Waszej dyspozycji, będą odpowiadać na Wasze pytania. Teraz kilka uwag natury technicznej. Mimo że wielu ludzi w Polsce jest przekonanych, że COVID to był tylko zły sen, zwiedzamy w reżimie sanitarnym. Więc bardzo proszę, aby wszystkie osoby, które wejdą do muzeum, założyły maseczkę. Jest Państwa tyle, że nie musimy Was dzielić na grupy, bo pierwotnie zakładaliśmy, że tak będzie potrzebne, ale myślę, że przy tej ilości mieścimy się w ogólnie przyjętych normach. Także bardzo proszę o maseczki. Jak wejdziecie do pomieszczenia, jest dezynfekator. Jeżeli ktoś chce skorzystać, może nie musi. Jedyne co musicie, to obowiązkowo szalić po prostu maseczki. I jak się po naszym muzeum kierować, międzyrzeczanie wiedzą, osoby z zewnątrz. Chodzicie Państwo do korytarza, idziecie w lewo przez galerię, potem zobaczycie taką dużą barokową trumnę.
też w tonacji jesteśmy. Za tą trumnę trzeba skręcić w prawo po schodkach i już jesteście na wystawie. Jeżeli chodzi o element muzyczny, bo myślę, że to dopełnienie będzie bardzo ciekawe. Sam jestem tego bardzo ciekaw, jak to wszystko razem wspólnie ze sobą zagra. To pani Alina wykona skomponowany przez siebie specjalnie utwór, który trwa 13 minut i te utwory będą wykonywane w takich przerwach co 10 minut. Więc nie musimy tam się wszyscy nagle gwałtownie tłoczyć. To będzie trwało, muzeum jest czynne do godziny 19 i w perspektywie jakiegoś czasu po prostu będzie można sobie tam zejść i tej muzyki posłuchać. Jak ktoś z Państwa już będzie miał dosyć wrażeń estetycznych związanych ze sztuką, pani Julia zadbała również o sferę smakową. Doskonałe wina, które stoją na stole, są również do Waszej dyspozycji. Ode mnie to tyle. Bardzo dziękuję, że Państwo zechcieliście przyjść. Chcielibyśmy również uhonorować panie. Oddam głos pani Julii i pani Alinie. Bardzo proszę. Dziękuję, że widzę też twarze ponownie z wernisażu i teraz na finisażu. Myślę, że to będzie naprawdę fantastyczny spektakl. Pani Alina tutaj jeszcze podkreśla jakby moją tematykę. Chętnie opowiem więcej, nie będę teraz dużo mówiła, może złapać mnie na pytania i chętnie coś opowiem, bo jednak wystawa jest wielka, są to prace z ostatnich 2-3 lat, jest dużo różnych tematów, które się przeplatają. Proszę mnie, chętnie opowiem więcej indywidualnie. Jak to powiedział Penderecki, muzycy czy kompozytorzy wolą wykonywać, pisać muzykę niż mówić. Ja skorzystam z tej okazji i zaproszę Państwa do wysłuchania utworu. Zapraszamy.